Dlaczego Putin pomógł rozwinąć sektor winiarski w Mołdawii i jak wygląda produkcja wina w tym kraju? Zapraszam na mój kanał. Mołdawia to kraj o największym zagęszczeniu winnic na świecie. W ostatnich 10 latach nastąpiła tutaj rewolucja w przemyśle winiarskim, a także w produkcji winogron w kontekście jakości. Oczywiście jak wszędzie można tu spotkać gospodarstwa reprezentujące różny poziom, ale widać ogólny trend dążenia do jakości. Jestem w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii i zapraszam na krótką wizytę do lokalnych producentów winogron i innych owoców. Jestem kanał o tym, jak rośnie papaja czy inna cebula w różnych miejscach, jak się ją nawozi, jakie pestycydy się stosuje. Jak wygląda łańcuch dostaw tych produktów, aby ktoś, kto jest po drugiej stronie, nie tylko cieszył się jej smakiem, ale też nie wylądował w szpitalu, a przynajmniej nie umarł. I o tym będę opowiadał, czyli czym się te winogrona pryska, czym się je nawozi, jak sobie rosną, jakich metod się stosuje do produkcji winogron i innych owoców. A jeśli chodzi o produkcję i utrzymanie winogron, to często się spotyka system GIO, chyba tak to się mówi. Czyli masz niski pień i od tego niskiego pnia odbiegają tak jakby dwa pędy boczne, rozchodzą się na boki i na tych pędach bocznych owocują winogrona. Innym systemem jest system cordon. Różni się on tym od poprzedniego, że pień jest nieco wyższy, natomiast jeśli chodzi o gałęzie boczne, które plonują, one są w ten sam sposób ułożone. Jest też system gable, dający znacznie większy plon, ale koszty założenia i prowadzenia tego systemu są też większe. Tutaj się stosuje takie metalowe konstrukcje w kształcie litery Y i w tym wypadku pędy dające owoce nie rosną tylko wzdłuż rzędów, ale też zakrywają międzyrzędzia. Daje to większy plon. Widać, że tutaj jeszcze gospodarstwa się rozwijają, wprowadzają różne innowacje, na przykład ciekawą rzeczą są folie przeciwdeszczowe. Ale po co to takie? Chronić winogrona przed deszczem? Chodzi to mniej więcej o to, że jak masz już dosyć dojrzałe owoce, porządnie rozwinięte, i będą one mokre, to są wtedy bardziej narażone na to, że mogą zostać porażone przez różne choroby. Chodzi o choroby grzybowe, szczególnie przechowalnicze. I jak taka roślina zostanie zainfekowana, takie owoce zostaną zainfekowane, to nie zawsze to widać od razu. Później się dopiero w przechowalni okazuje, że jest taki problem. A folia pozwala ograniczyć stosowanie pestycydów. Bo jak owoce suche, to nie są narażone tak bardzo na infekcje. W ogóle stosowanie pestycydów w produkcji winogron to za każdym razem inna historia. Przy każdym gospodarstwie, ponieważ zależy to od umiejętności i od wiedzy danego producenta. Ogólnie winogrona są takim dosyć ciężkim produktem, wymagającym. Są narażone na wiele patogenów, które powodują obniżkę plonu i jakości. Więc takie całkowite wyeliminowanie pestycydów to jest ciężki temat, ponieważ wtedy mielibyśmy do czynienia ze znacznym spadkiem jakości. Moglibyśmy mieć do czynienia ze znacznym spadkiem jakości i też wielkości plonu, więc musiałoby być to znacznie droższe, tak jak na przykład w systemie ekologicznym. A tak wygląda przykład zastosowanych pestycydów w wybranych gospodarstwach. Zobaczymy, że w jednym jest więcej, w drugim jest mniej, ale to zależy od producenta oczywiście. Ostatecznie wszyscy ci producenci uczestniczą w jakimś systemie certyfikacji. Ci, którzy eksportują produkt, i to jest sprawdzane później. To znaczy pozostałości pestycydów są badane w takich produktach. A jeśli chodzi o nawożenie, to bazą jest nawożenie podawane z systemem fertygacji, czyli przez system nawadniania, nawadnianie kropelkowe. Też posypuje się nawozy pod korzeń raz, dwa razy w roku, ale przede wszystkim jeśli chodzi o dawkowanie, to jest przez system fertygacji. Ogólnie przez wymogi rynków docelowych rolnicy ograniczają stosowanie pestycydów, i starają się stosować jakieś metody alternatywne, na przykład feromony. Rozmawiałem z rolnikiem, który właśnie zaczął stosować feromony,
No i w skrócie wygląda to w ten sposób, że rozmieszcza na swojej plantacji takie specjalne pojemniczki z feromonami. Te konkretne feromony powodują zaburzenie rozmnażania się przez zakłócenie owadzich godów. To jest fajne z jednej strony, ponieważ rozmieszczasz te pojemniczki, zostawiasz je na polu, nie musisz jeździć i pryskać. Dodatkowo, jak stosujesz mniej pestycydów, to później nie będziesz miał problemów z pozostałościami w gotowym produkcie. Minus tego taki, że to jest dość drogie, przynajmniej na razie. W ostatnich latach widać bardzo istotny wzrost związany z jakością produkcji w Mołdawii w sektorze winiarskim. No ale jak to się stało? Rolnicy, z którymi pracowałem, mówią, że to im Putin pomógł. Ale jak to zrobił? Wprowadził sankcje. No ale jak to? Przed sankcjami głównym odbiorcą wina z Mołdawii była Rosja. Mieli wymagania dosyć proste. Wino ma być tanie, mocne i słodkie. No i takie też szło. Po wprowadzeniu sankcji zaczęli szukać nowych rynków z nowymi wymaganiami. No i zaczęli produkować wina, które są jakościowe. I dostarczać je do Europy, do Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Rumunii, ale także eksportować na świat, do Japonii, do Chin, do Korei, no i różnych innych jakościowych rynków. Znam rolnika, który zaczął się zajmować produkcją specjalnego surowca do produkcji wina, a mianowicie winogron zainfekowanych grzybem botrytis. To jest taka specjalna, szlachetna odmiana grzyba, no i to działa coś jak w stylu produkcji serów pleśniowych, czyli masz jakiś grzyb, który spowoduje, że dany produkt będzie lepiej smakował. Ja się na dobrym winie nie znam, no ale ten grzyb daje wyjątkowe walory smakowe podobno. Sprawa produkcji wygląda w sposób następujący. W odpowiednich warunkach klimatycznych, pogodowych grzyb infekuje twoje winogrona, no i wtedy musisz wezwać specjalistę. Specjalista przyjeżdża, określa, czy to jest ten grzyb, no i wtedy możesz zacząć zbierać surowiec w odpowiednim momencie, no i produkować z tego surowca. Wchodzą też w produkcję ice wine. Jak to się robi? No to się robi w naturalny sposób, tak, że zostawiasz winogrona na polu, one sobie muszą przemarznąć, najlepiej żeby to była taka temperatura z minus 8 stopni, jak sobie przemarzną, no to wtedy się je zbiera, no i produkuje wino, one mają, to wino będzie miało jakieś specjalne walory smakowe. No oprócz winogron przeznaczonych na wino, produkują też winogrona deserowe. I one są bardzo ciekawe w smaku, bo są słodkie, wystarczająco słodkie, Brix na poziomie 18, no ale też mają takie tło kwaskowe i przez to świetnie smakują. No jak wygląda proces? No zbiera się winogrona, przewozi do chłodni, potem jak jest zamówienie, no to się je sortuje, pakuje i wysyła. To jest odbiorcą, no to kraje na przykład europejskie, takie jak Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Rumunia też w znacznej ilości. Jeśli chodzi o przechowywanie, to zazwyczaj się je krótko przechowuje, natomiast można też dłużej, do kilku miesięcy. No wiadomo, wtedy koszt takiego przechowywania rośnie, no bo musisz zapłacić za energię elektryczną zużytą do chłodzenia, no bo to musi być temperatura kilku stopni, no i przy odpowiedniej wilgotności, więc to są koszty oczywiście. No ale wtedy można wypuścić winogrona na rynek po lepszej cenie, kiedy nie masz konkurencji. I tak to mniej więcej wygląda. Subskrybuj, komentuj, polub. Zapraszam na mój kanał.